Witam jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie. Nazywam się Stanisław Olszewski. Jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony na to spotkanie. Zaprezentuję Państwu dziś coś szczególnego, co zmieniło moje życie i coś, co może zmienić Wasze życie. Wczoraj był bardzo ciekawy dzień tej całej konferencji. Pan Ferdynand Barbasiewicz mówił o przyczynach prowadzących do aktywizowania procesów rakowych i nowotworowych. Chorzy z niewiedzy to fraza, która padała dość często z jego ust. Ta fraza określa bardzo dobrze to, co się dzieje z ludźmi, którzy otrzymują diagnozę rak lub nowotwór. Pan Ferdynand demonstrował też w bardzo interesujący sposób, jak można kasować aktywność białek kancerogennych. To, co mówił i pokazywał, było bardzo interesujące. Sam stosuję klawiki i powiem Wam, że to działa. Więc możecie w ten prosty sposób zadbać o swoje ciało i pomóc mu wyzdrowieć. To, co mówiła Pani Ewa, też jest mi bliskie. Bardzo mi spodobała się jej fraza człowieka przytomnego. Jeżeli zachowamy przytomność wtedy, kiedy padnie diagnoza, kiedy ją otrzymamy słownie lub na piśmie, możemy wyzdrowieć. Bardzo będę zwracał podczas tego wykładu, prelekcji uwagę na słowa. Powiem Wam za chwilę dlaczego. Słowa, których używamy, niosą bardzo głęboką, podświadomą informację. O tych informacjach mówił pod koniec wczorajszego dnia Aleks Polański. Zaproponował nawet pewien rodzaj dwupoziomowego działania. Mówił, zobaczcie, coś jest, a zamykacie oczy, tego nie ma. Co jest, a czego nie ma? To jest pytanie, nad którym zastanawiam się od ponad 20 lat. Z podziwem słuchałem też wczoraj kolejnego Aleksandra, który zajmuje się przypadkami nieuleczalnymi. Przez 20 parę lat, jak pomagam tym, co zgłaszają się do mnie o pomoc, połowa, powiem nawet, że w ostatnim czasie jest ich jeszcze więcej, to są ci, którzy już od medycyny dostali wyrok, to za mało. Kartę na krzesło, na wykonanie wyroku, bo hospicjum i morfina to tylko tak można nazwać wykonanie wyroku. Więc podziwiam Aleksandra Hareckiego za to, co robi i jak to robi. Największy problem jest w tym, że gdy jego zabraknie, to ci, którzy korzystają z jego pomocy, po prostu mogą umrzeć. Tak jak gdy znikną apteki, które są teraz na każdej ulicy, wiele osób może po prostu umrzeć, bo nie będzie miało gdzie kupić tabletek. Z tymi, którzy zgłaszają się do mnie o pomoc, zastanawiam się nad tym, co się dzieje, bo ten temat, który dzięki Aleksandrowi i jego telewizji Porozmawiajmy jest dzisiaj na konferencji, to jest coś, co jest przeogromne, przegłębokie i żeby dać jakąś receptę, już nie mówię o leczeniu,
to może takich konferencji trzeba by było zrobić 10 i też byśmy wszystkiego nie ogarnęli. No tak, tylko że salę załatwiliśmy na 120 ludzi, a jest niecałe 30, także to jest dziwne. Ja też się temu dziwię i żeby mógł mówić o tym, co was interesuje, to może na początek chciałbym zapytać, kto z państwa tu na sali miał lub ma w rodzinie kogoś, kto taką diagnozę otrzymał albo ma tego raka? Opowiem wam pewną historię, to moja osobista historia. Zawsze, gdy wracam myślami do niej, a wydarzyło się to 27 lat temu, odczuwam coś, co jest doświadczeniem każdego, kto coś takiego dostaje, przeżywa. Właśnie w 91 roku moja mama, czując się coraz gorzej, trafiła pod opiekę onkologów. I gdy już wykonali wszystkie procedury i zaszyli ją jak worek, powiedzieli, że zostało jej tydzień życia. Wtedy wziąłem dokumenty i pojechałem do Legiusza Kozłowskiego. Był taki zielarz na Mazurach. Mówię był, bo nie ma już go wśród nas. A ja miałem szczęście, żeby go spotkać w swoim życiu. I przez 10 lat był moim przyjacielem, nauczycielem. Gdy zjawiłem się u niego, popatrzył na dokumenty, mówi: szkoda, że nie przyjechałeś przed operacją. Można byłoby zrobić więcej. Ale mówi, spróbujemy. Zaczął przeglądać papiery. Popatrzył na mnie. Zobaczył mój lęk. I mówi, wierzysz w Boga? Ja mówię, tak. A czy Bogu wierzysz? Prawie podobnie to brzmiało, ale znaczyło co innego. Żeby komuś wierzyć, trzeba go trochę znać. Tak samo jest z terapeutami i z lekarzami. Czy wierzymy im? I co nas upoważnia do tego, że im wierzymy? Że nas wyleczą? Bo ja nikogo nie leczę, chociaż od 25 lat pomagam ludziom, którzy przychodzą i proszą mnie o pomoc. Eligiusz był wspaniałym zielarzem, wspaniałym człowiekiem. 30 lat pomagał tym, którzy zgłaszali się do niego o pomoc. Gdy odchodził 16 lat temu, powiedział: Stanisław, zostawiam ci to, co zgromadziłem przez 30 lat. Ale gdy będziesz stał w miejscu, to zaczniesz się cofać. Więc w nic nie wierz. Bądź na wszystko otwarty i sprawdzaj. Sprawdzaj, czy działa. Jeżeli będzie działać, stosuj. Jeżeli zrozumiesz, albo będzie ci dane dowiedzieć się, jak to działa, to mów o tym. Ale jak będziesz czekał, że naukowcy rozpoznają, czym jest rak, jak powstaje i jak go leczyć, to wiele ludzi umrze.
Więc postanowiłem stosować to, co on sprawdził i będąc otwartym na inne działania, sprawdzam. Dlatego chciałbym was prosić, żebyście w nic nie wierzyli, co ja powiem, ale byli otwarci na to i sprawdzili. Bo przy raku jest tak dużo elementów, które mogą sprawić, że on się zaktywuje, że zabraknie komputerów niedługo, żeby to policzyć. Jest jedna główna przyczyna, która pozwala się temu procesowi zaktywizować. To jest zakłócenie w układzie odpornościowym. Ale teraz, co go wywołuje, to powtarzam wam, ile przypadków, tyle będzie przyczyn. Są pewne główne przyczyny, które u wszystkich się pojawiają. Tak było z moją mamą, która 7 lat była sama, bo mój ojciec odszedł nagle. I po 7 latach pojawił się GUS. Ja nie spotkałem żadnej osoby, która by miała ten proces aktywny i nie miała trudnego, traumatycznego przeżycia. Więc to jest coś, co wiąże wszystkich. Oczywiście traumatyczne przeżycie dla jednego to będzie jak ktoś umrze, dla drugiego jak choruje. Są pewne procesy w naszej nieświadomości, które sprawiają, że nasz układ odpornościowy może zostać całkowicie wyłączony. To jest właśnie takie przeżycie, taki szok. Takim szokiem jest diagnoza i to, co Aleksander Charecki wczoraj powiedział, że ludzi zabija nie rak, tylko diagnoza, ja się z tym zgadzam. Chciałbym dzisiaj, jeśli mi w tym pomożecie, jeżeli zechcecie zrobić to razem ze mną, odczarować to słowo. Odczarować wiele słów, które używamy na co dzień, których używają lekarze, których używają terapeuci, a które sprawiają, że umieramy ze strachu. A dokładniej z lęku. Żeby być precyzyjnym, proszę państwa, zajrzałem do encyklopedii, żeby wam sobie najpierw i wam tutaj przekazać, jaka jest diagnoza lęku. Lęk, nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. Każdy z nas takie stany przeżywa. Ludzie mają lęk przed wystąpieniem publicznym, przed obrazkiem węża, fotografią pająka. To nie jest strach, to jest lęk, który nie ma żadnego uzasadniczenia takiego fizycznego. Jeżeli zbliża się do nas samochód, to jest naturalnym strach i to pozwala nam od tego niebezpieczeństwa się oddalić. Ale lęk jest czymś, co się odbywa w naszej nieświadomości. Nie ma fizycznego zagrożenia, jest wyobrażenie. I takim słowem jest właśnie słowo rak. Żeby wam dać przykład, bo może ktoś nie uwierzy, że słowo może coś takiego zrobić. Opowiem wam pewną historię. Przyszedł do mnie pewien pan Zbyszek i mówi, bo ja zawsze pytam, z jakim problemem ktoś przychodzi. On mówi, wie pan, mam taki nietypowy problem. Biję żonę, a ona nie chce mnie bić.
wow. Mówię, a czy Pan już w tym kierunku robił jakieś próby, żeby rozwiązać ten swój problem? A on mówi, tak. Mówi, próbowałem ją sam nauczyć bić, wysyłałem ją na kursy. Ja ją biję, a ona nie chce mnie bić. Mówię, ale czemu Pan to chce zmienić? A on mówi, wie Pan, moi rodzice są już ze sobą 50 lat. Ojciec bije matkę, matka jego bije i są szczęśliwi. Ja też bym chciał, żeby mój związek był szczęśliwy. Coraz bardziej byłem przerażony. Ale nie zadzwoniłem ani po policję, ani po tych kaftanami. I pytam, a jak Pan to robi? On mówi, wie Pan, różnie, albo w kuchni, albo w sypialni. Rozkładam szachownicę, wyjmuję figury, ja ją biję, a ona nie chce mnie bić. Poczujcie, co się w Was działo, gdy padało słowo bić. Ja ją biję, ona nie chce mnie bić. To samo jest z rakiem. To słowo jest jak zaczarowane. Ludzie właśnie doświadczają lęku i jak napisał Gerson w swojej książce, 90% ludzi z tą diagnozą umiera z powodu diagnozy. 8% zabija chemia, a zostaje 2%. Takie są statystyczne wyniki. Gerson nie chciał dawać, wiecie o kim mówię, nie chciał dawać tym, co zgłaszali się do niego o pomoc chemii, zalecał soki, odżywianie, o którym pani Ewa wczoraj mówiła. Bardzo ciekawe poruszyła tematy, dokonywanie zmiany przez zmianę jedzenia. Ja to stosuję od bardzo dawna. Jem bardzo dużo surowego, żywego jedzenia, nie zdrowego, tylko żywego. To jest kolejne zaczarowane słowo. Zdrowy i żywy. Teoretycznie i praktycznie ten, kto jest zdrowy, jest i żywy. Ale nie zawsze tak bywa. Więc uważajcie na zdrową żywność, która nie zawsze jest żywa. Bo to, czy wyzdrowiejemy z raka, czy umrzemy z tego powodu, nie zależy od leczenia. To jest kolejne zaczarowane słowo, które w ślepą uliczkę wpędza i terapeutów, i pacjentów. Leczenie to jest zajmowanie się tym, co się dzieje w tej chwili, czyli objawami. Czy objaw jest tym samym, co przyczyna? Wszyscy mówią, że rak ma swoje przyczyny. Więc czemu próbują leczyć objawy, a nie zajmują się przyczynami? Czasami to w niektórych terapiach wychodzi naturalnie, ale słowo leczenie jest związane z lękiem. Lęk, lek, leczenie. Tak jak chory, choroba, choroba, chorowanie. Te słowa działają tak, jak to ja biję żona, ona nie chce mnie bić. Próbuję razem z tymi, którzy zgłaszają się po pomoc, odnaleźć słowa, które pozwolą im żyć do śmierci, zamiast umierać do śmierci. A więc, jeśli zajmiemy się
zdrowiem, zdrowieniem, to będzie to lepsze, jak będziemy zajmować się chorobą i chorowaniem, czy będziemy szukali lekarstwa i zajmowali się leczeniem. Był długi czas, gdy zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego moja mama zachorowała? Dlaczego moja mama umarła? Dlaczego ludzie umierają? Aż wreszcie któregoś dnia usłyszałem głos. Przestań pytać dlaczego. Pytaj po co. Wow. Po co? Po co jest rak? Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, po co ten proces włącza się w naszym organizmie? Może, żeby wam łatwiej było odpowiedzieć, zadam prostsze pytanie. Po co pojawia się gorączka? Słucham? Prawda, ale nie do końca. Może ktoś ma jakiś inny pomysł, po co gorączka pojawia się w organizmie? Choroba spala się w okno gorączki. Informacja. Już jest pani bliżej. Ale cały czas jeszcze jesteście na wojnie. To jest to, co farmacja, medycyna, politycy i religie wmówiły wam i wmawiają ciągle, że macie walczyć. Macie walczyć o swoje życie, macie walczyć o swoje zdrowie, macie walczyć o swoje przetrwanie. A życie jest darem. Życie jest łaską. Czemu chcecie walczyć ciągle? Wracam do gorączki. Jeżeli się wychłodzicie, zmarzniecie, to gorączka jest lekarstwem, jest antidotum na wychłodzenie i przeziębienie. Kiedyś każda babcia, jak ktoś miał gorączkę, mówiła: właź do łóżka i się wygrzewaj. Przyniosła jeszcze ciepły, gorący rosołek, może mleko z miodem, zaparzyła lipę, po której było nam jeszcze bardziej gorąco i chcieliśmy się odkryć, a ona nas przykrywała i mówiła: wygrzewaj się. I gdy gorączka zrobiła swoją robotę, wygrzała wychłodzony organizm, uzupełniła brakującą energię, znikała. Wiele lat temu miałem taki proces, kiedy nagle któregoś dnia wystąpiła u mnie gorączka i przez tydzień czasu miałem 39,5. Dzień i noc. Piłem tylko zioła, pociłem się, zmieniane były materace, prześcieradła. Minęło 7 dni, klik i gorączka znikła. Ja nie wiem, co to jest przeziębienie, katar. Wychodzę na boso, na śnieg, mogę się wykąpać w morzu w zimę. I mój organizm to wszystko jest w stanie zaadoptować. Chociaż powiem wam, że 40 parę lat temu nie chcę do tego nawet myślami wracać, w jakim stanie byłem. Wojsko dało mi kategorię D, byłem do, przepraszam za francuskie słowo, do dupy. Od 44 lat nie byłem u lekarza. Wtedy, mając 20 lat, wziąłem w swoje ręce swoje zdrowie. Natomiast nie wiedziałem tego o raku, co wiem teraz. I dlatego nie byłem w stanie poprowadzić czy pokierować mojej mamy, by nie umierała do śmierci, tylko żyła do śmierci.
próbuję innym przekazać tą wiedzę, która może im pomóc wyzdrowieć z każdego raka, jeśli nie umrą od diagnozy. Mówiąc jeszcze o leczeniu, powiem, że na ten kawałek medycyny jest też miejsce i przy raku. Są objawy, które temu procesowi towarzyszą, które gdyby ich nie zneutralizować, to mogłyby doprowadzić do zgonu. Ale wybaczcie, drodzy lekarze, jeśli jesteście tu na sali, to nie będzie chemia. To nie są naświetlania. Szanuję chirurgów. To jest specjalizacja. To są fachowcy. Ale bardzo często zbyt pochopnie wycinają wam narządy i różne części waszego ciała, zanim zostanie usunięta przyczyna. Teraz wracam do pytania, dlaczego i przenosimy się na drugi biegun, rak. Wszyscy wiedzą i pytają, dlaczego, dlaczego, dlaczego. A spróbujcie zadać to pytanie, po co? Jak myślicie, po co pojawia się rak w naszym organizmie? Wiemy już, po co jest gorączka. Szukajcie tym chłopskim sposobem. Po co pojawia się rak w organizmie? Jak przyspieszyć obieg materii. Jeśli uznamy, że przyszliśmy tu po to, by się znaleźć na kompoście, to ten wariant, czy ta odpowiedź będzie prawidłowa. Ale jeżeli mamy postrzeganie życia jako łaskę, jako dar, to ja myślę, że żaden z rodziców, ja mam dzieci, wiele tu też pewnie osób jest, którzy są ojcami, matkami. Czy myślicie, że po to wasze dzieci się urodziły, żeby obieg materii zamknąć? Dusza choruje. Rak to skutek. Oczywiście, ja mówię o tym od początku tego spotkania, że to skutek, ale po co się pojawia? Rak przedłuża życie. Posłuchajcie, co mówię. Czy słyszeliście o raku serca? Bardzo rzadki przypadek. Nie ma. W zasadzie można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak rak serca. Jeżeli znajdą w sercu jakiegoś mięsaka, śluzaka, to są to zaplątane skądś komórki. Serce jako organ nie ma programu awaryjnego przetrwania o nazwie rak. Jeśli się coś w nim popsuje, a komórki serca dostajemy raz na całe życie, 22 dnia podczas ciąży zaczyna się zawiązywać taka prążka i w ciągu tygodnia powstaje serduszko, które po 3 tygodniach już zaczyna bić. I bije do końca te same komórki. Komórki serca się nie wymieniają. Jeżeli się popsują, to się nazywa zawał i umieramy w ciągu 5-7 minut. Inne organy mają program awaryjnego przetrwania o nazwie rak nowotwór. Żeby nie umrzeć, jak zjecie glifosat albo pszenicę, która jest śmiertelną trucizną. Żeby nie umrzeć, w ciągu 5-7 minut wasze komórki przechodzą często w stan awaryjnego przetrwania. I każdy z nas ma raka, nie u każdego, natomiast ten proces wchodzi w stan takiej aktywności, że to może zagrożyć funkcjom życiowym. Mówiąc o tym, że rak przedłuża życie, to nie proszę was, żebyście nic nie robili. Natomiast żebyście ten czas
wykorzystali we właściwy sposób. Mówił dzisiaj Patryk o tym, co robi chemia i naświetlania. Dawał wam jaskrawe obrazy ludzi, którzy tego doświadczyli. Ja to oglądam na co dzień, nie będę wam o tym opowiadał. Natomiast zapytam was, czy myślicie, że rak powstaje z powodu braku chemii albo naświetlań? Gdyby tak było, wszystkim by dali kroplówkę, naświetlili i sprawa byłaby załatwiona, nie byłoby raka. Medycyna wie, że komórki macierzyste, które właśnie wchodzą w stan aktywności, gdy jest zagrożenie życia, niczym nie można zniszczyć. Żadna chemia, żadne naświetlania. Jeden człowiek, profesor Rybczyński, nie wiem, czy wiedział do końca, ale zrobił coś, co pozwoliło mi pomyśleć głębiej. Wyciął z guza tkanki, spalił je w łuku elektrycznym i wstrzyknął w guza. I guz się rozpadł. Tylko łuk elektryczny jest w stanie zniszczyć macierzyste komórki, które gdy są niszczone, nie mogą nas już zabezpieczyć przed śmiercią w ciągu 5 do 7 minut. Uhonorujcie ten program, który w sobie macie i zróbcie wszystko, by nie musiał zostać uaktywniony. Rozbijanie tych komórek, gdy jesteście zanieczyszczeni, prowadzi do tak silnego zanieczyszczenia całego systemu, że powstają nowe raki. Medycyna nazywa to przerzutami. To są nowe miejsca, gdzie organizm próbuje pozbierać śmiecie. Bo co się dzieje w momencie, gdy najedliście się glifosatu, pszenicy czy innej trucizny? Organizm, jak dobry gospodarz, zaczyna to zbierać w jedno miejsce i w komórkach rakowych jest mnóstwo toksyn. Gdyby medycyna onkologiczna, biorąc wycinek, analizowała, co w tych tkankach jest, wtedy by wyszło, że są tam pasożyty, że są tam metale ciężkie, że są tam chemikalia, że są tam niestrawione białka roślinne. To cały temat. Rosjanie robią takie badania. My mamy określoną fizjologię i mamy pomocników. Tu nie sposób jest zasygnalizować wszystko, co jest ważne, by wyzdrowieć z raka. Najważniejsze, żebyście nie umarli ze strachu, gdy otrzymacie diagnozę. I zrozumieli, po co ten proces macie. Bo jeden potrzebuje zmienić jedzenie, drugi miejsce spania. Trzeci powinien wyłączyć Wi-Fi, bo to urządzenie promieniuje częstotliwością 2,5 GHz. To jest mikrofalówka, tylko o małej mocy. Wszyscy wiedzą, co się dzieje z pożywieniem, które wkładamy do mikrofalówki, w którym jest woda. Gotuje się. To samo dzieje się z waszymi komórkami, gdy macie włączone Wi-Fi albo jesteście w jego strefie. Ja wiem, że teraz to jest trudne, by takie miejsce znaleźć. Ale jeżeli macie to w domu, jak wrócicie, przynajmniej na noc, wyłączcie to. Żeby wasze komórki się nie piekły, nie smażyły i nie musiały włączyć za jakiś czas tego awaryjnego programu przetrwania. Telefony komórkowe, to samo. Są niewidoczne elementy w naszym życiu, które tak jak te przeżycia, jak ten lęk, sprawiają, że nasze komórki muszą ten program włączyć. Słuchajcie uważnie następnych wykładowców. Będą tu dziś fachowcy, którzy dużo
programów mają, które mogą wam pomóc. Ale tylko wtedy one będą mogły być wykorzystane, jak nie umrzecie ze strachu. Od tego lęku, który się pojawia. Czy rozumiecie już, czym jest ten proces? Cieszę się bardzo, bo to, o czym dzisiaj powiedziałem, jest bardzo ważne. Ale jeszcze raz was proszę, żebyście nie wierzyli tylko mam na moje słowo. Jest mnóstwo materiału w internecie, na mojej stronie też piszę o tym, filmy. Polecam wam taki film, który zrealizowała niemiecka telewizja, 5 praw natury. To jest coś, co powinien każdy obejrzeć. Na świecie zwierząt przedstawione jest, jak różnego rodzaju stresy działają na nasz organizm. Obejrzyjcie to wiele razy. Przestaniecie umierać od lęku, jaki wywołuje ta diagnoza u każdego. Bo tylko głupcy się nie boją. Mądrzy ludzie, którzy rozumieją, co się dzieje, zawsze będą się bali. Ale najistotniejsze, byście ten czas, jaki daje ten proces, wykorzystali we właściwy sposób. Dziękuję bardzo. Jeśli będą jakieś pytania... To początek.